Chorągiew Kielecka po raz pierwszy jest współorganizatorem zlotu kadry i gości ten zlot na ziemi świętokrzyskiej. W tym roku dzięki współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej udało się zlokalizować całe wydarzenie, całe przedsięwzięcie w nietuzinkowym miejscu, w skansenie, w tokarni, dzięki wspaniałej współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej i Urzędem Marszałkowskim. Tego typu wydarzenie to szkoła dla naszych instruktorów i myślę, że wyjście harcerstwa w świat, pokazując, że nasza metoda może być skuteczna i może działać we wszelkich możliwych miejscach, również na terenie miejsc, które łączą się z dziedzictwem kulturowym naszego kraju. Piąty zlot kadry nie odbywa się na terenie bazy harcerskiej, to pewna nowinka. Tym razem spotkaliśmy się w parku etnograficznym w tokarni, w miejscu bardzo przyjaznym harcerzom, w miejscu, gdzie jego gospodarze, włodarze chętnie witają harcerzy. Tym razem jesteśmy na zlocie kadry. Za miesiąc Chorągiew Kielecka spotka się tutaj na swoim zlocie. I właśnie teraz chciałem powiedzieć wielkie dzięki dla Komendy Chorągwi Kieleckiej, dla instruktorów tej chorągwi, dla służb, które w dużej mierze rekrutują się spośród harcerzy instruktorów z Chorągwi Kieleckiej. Dzięki za znakomite wsparcie, dzięki za wspólne przygotowanie piątego zlotu kadry.